Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Te słowa wypowiada w dzisiejszej Ewangelii zły duch. Nie, nie pomyliłem się. Można by sądzić, że są to słowa z przypowieści o miłosiernym ojcu i o marnotrawnym synu. Tam także ów syn po latach doświadczeń, po tym jak roztrwonił majątek, mówi do siebie: wrócę do domu swego ojca, wrócę tam skąd wyszedłem i poproszę o łaskę, o miłosierdzie. Tymczasem te same słowa dzisiaj wypowiada demon. Mówi: wrócę do swego domu, a myśli o duszy człowieka, który wpierw się go pozbył, ale potem nie wypełnił tej przestrzeni swojej duszy Bogiem, pozostawił ją pustą. Szatan zawsze, jako uważny czytelnik Ewangelii, jako uważny czytelnik Pisma Świętego, wszystko obraca do góry nogami. Czyni z Boga kogoś złego, czyni z człowieka przestępcę, a to nie jest prawda. Prawdą jest to, co głosi Jezus. Przesłanie miłości, miłosierdzia, radości. Jednym słowem, Ewangelia, która naprawdę jest dobrą nowiną. Zły duch zawsze wywala to wszystko do góry nogami. Nawet gdy cytuje Ewangelię, czyni to przeciwko Ewangelii. Dlatego tak bardzo mocno, kurczowo trzymajmy się Jezusa Chrystusa, Pocieszyciela, Obrońcy. Do zobaczenia jutro.